Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, jest z nami Agnieszka Kułaga z Be Complete. Cześć Aga. Cześć Michał. Dobrze mnie słychać? Dzięki za zaproszenie do tej pory. Widywaliśmy się na kawie, a teraz sytuacja nas zmusiła do tego, żeby w taki, a nie inny sposób się komunikować. Tak, ta rozmowa była długo planowana, ale miała być w innych warunkach, ale też mam nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie przeprowadzić. Aga, część z naszych widzów na pewno Cię nie zna, także chyba najlepiej sama się przedstawisz, opowiesz coś o sobie, o tym, czym się zajmujesz, o Be Complete, o swojej karierze też możesz delikatnie powiedzieć wstecz, żeby nasi widzowie lepiej Cię poznali. O tej karierze, czy o karierze zawodowej? To się wiąże, także możesz, nie przerywam w takim razie. Jasne, to tak bardzo, bardzo króciutko. Nazywam się Agnieszka Kłaga, jestem założycielką Be Complete i Be Complete, jeżeli nie znacie, to jesteśmy zespołem specjalistów pomagającym ludziom w szeroko pojętym zmianie trybu odżywiania i pracujemy tak ze sportowcami, jak ze przypadkami klinicznymi, z dziećmi, z kobietami w ciąży. I to, co wydaje mi się, z czego najbardziej jestem dumna, jak chodzi o nasz zespół, to że faktycznie jesteśmy zespołem specjalistów. Czyli to, co powiedzmy, uważam, że tutaj w dietetyce jest kluczowym elementem, to każdy ma swoją działkę, która jest nie tylko tym, w czym się rozwijamy, ale też tym, gdzie jest nasza pasja. Więc to tak pokrótce o Be Complete. Moją pasją wywodzę się z zawodowego sportu i tak jak w tyle widzicie piłki, tak, to jest moja długa historia. Studiowałam w Stanach Zjednoczonych, gdzie grałam też w koszykówkę przez 4 lata. Później moja kariera potoczyła się do sportu zawodowego i no, może nie do końca płynnie, ale ze sportu zawodowego, widząc potrzebę też bardzo dużą wtedy, bo to już było przeszło 10 lat temu w takiej całej branży odżywiania, przeszłam i zaczęłam pracować z ludźmi jako dietetyk. Na początku zajmowałam się dietetyką, jak to po studiach, na początku swojej drogi, pracujesz z każdym, czyli pracujesz dietetyka kliniczna, dzieci, kobiety w ciąży, później zaczęłam budować zespół i zaczęliśmy też wierzyć bardzo mocno w specjalizację i dlatego w tym momencie głównie ja osobiście pracuję ze sportowcami, natomiast tak jak powiedziałam, w zespole zajmujemy się praktycznie każdą branżą związaną, każdą taką odnogą związaną z dietetyką. Okej, w ogóle tak sobie myślałem, że podziwiam, kurczę, to, ogólnie to, co robicie, bo tak się zastanawiam, tak, kurczę, nie wiem, 60 lat latamy w kosmos, ale dalej się uczymy, kurczę, jak wyżywić kosmonautę tak naprawdę. I to jest branża, która strasznie się rozwija, ciężko być na bieżąco. Mm-hmm. I tutaj też chciałbym usystematyzować pewne rzeczy, bo są takie, nie wiem, memy w internecie, jest jajko, nie jest jajka, jest jajko, tak wszystko się zmienia, kurczę, i dużo osób się gubi w tym, plus mm-hmm. też nie do końca wie, skąd czerpać tą wiedzę. Niekoniecznie są to prawdopodobnie programy śniadaniowe, Instagram, tylko jak widać tutaj może być ktoś z zapleczem specjalistycznym. I pomysł na tą moją rozmowę jest taki, że sam jestem początkujący, udało mi się między innymi dzięki Wam już około 10 kg stracić, bardzo, bardzo dziękuję, ale jestem dalej bardzo początkujący, dużo błędów popełniłem i chciałbym porozmawiać o tym, co w mojej ocenie dla mnie działało, nie działało i tak pomóc komuś, kto też chce zrobić ten pierwszy krok, zrobić to szybciej, żeby zobaczył efekty, bo efekty też bardzo fajnie motywują, tak, więc mam takie swoje spostrzeżenia w tej mojej walce z kilogramami i tutaj dużo osób traktuje, uważa, że nie wiem, przytyło, ma tam nadwagę i musi iść na dietę, tak, i musi pójdą na dietę, zrobią coś, jest to tak, dieta to jest taki etap załatwiony, tak, a okazuje się, że prawdopodobnie tutaj jest takie wasze hasło, z nami nie będziesz na diecie, tak, bo jest ten efekt jojo też bardzo często znany, że ludzie są na diecie, tam zażynając się, brzydko mówiąc, chudną i mają ten przez pewien etap, znaczy chwilę tak naprawdę, jakiś sukces, a potem wracają do tego i skąd to się bierze, to są jakieś nawyki, jak... Daj mi, Michał, wrócić na początek, bo to, okay. to, co zacząłeś, jest bardzo, wydaje mi się, taką istotną sprawą do podciągnięcia i kwestia tego, że dietetyka jest nauką, która bardzo dynamicznie się rozwija i żeby... I tutaj trochę wrócę do tego właśnie, że
Ciężko jest być specjalistą od każdej dziedziny. Tak jak ja mogę powiedzieć za dietetykę sportową, w której bardzo dużo czytam i przede wszystkim no też w zespole wiedzę czerpiemy raczej z zagranicy, czyli raczej ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ja studiuję, czy z Wielkiej Brytanii, gdzie jestem też w certyfikacji. Dlatego ten dostęp do takich najświeższych źródeł wiedzy, a niekoniecznie tylko i wyłącznie wiedzy książkowej, może spowodować to, że jesteś w stanie skutecznie człowiekowi pomóc, ponieważ tak jak powiedziałeś, dynamicznie rozwijająca się dziedzina, ale też pojawia się dużo prac, badań, które są w stanie pomóc ci wybrać odpowiednią ścieżkę i czasem właśnie podjąć mniejsze restrykcje z człowiekiem i spowodować, że niekoniecznie przejdziesz na katorżniczą dietę, której efektem będzie, tak jak powiedziałeś, słynne powiedzenie jojo, tylko weźmiesz i z człowiekiem zaczniesz pracować u podstaw, czyli zaczniesz budować jego fundamenty edukacyjne i zbudujesz taką bazę, z którą będziesz w pewnym momencie spokojnie, komfortowo w stanie powiedzieć, że jestem w stanie ciebie zostawić. Ty jesteś na tyle wyedukowany, osiągnęliśmy wspólnie cele, które żeśmy założyli, natomiast ten etap to nie jest tak, że on się w pewnym momencie kończy. Ty masz, pracując ze specjalistą, nauczyć się tego, jak masz sobie radzić w dalszej fazie, żywiąc się intuicyjnie, bo dla każdego człowieka takim docelowym celem powinno być to, żeby zacząć żywić się intuicyjnie, czyli niekoniecznie liczyć kalorie, niekoniecznie spisywać wszystko w tabelkach, ale ta edukacja to jest ten etap niezbędny do tego, żeby przestać być na diecie. Okej, czyli to jest taka troszkę stabilizacja, żeby było w miarę tak stabilnie te jeść, a nie jakby popuszczać kurczę i potem obcinać te kalorie. W sumie tak naprawdę wygląda dieta, tak? Więc na początku też to jest ciężko wrzucić wszystkich do jednego worka, no bo pracujemy z bardzo szerokim, jeżeli popatrzymy się na sportowców, z którymi ja głównie pracuję, to oni mogą mieć cele praktycznie przez całą karierę. I dlatego z takim sportowcem może się okazać, że będę pracować 3-4 lata. Czasem okaże się, że oni potrzebują wsparcia dietetyka w większym lub mniejszym stopniu na całej swojej ścieżce. Natomiast jeżeli popatrzymy na człowieka takiego powiedzmy zwykłego, który chce zredukować kilogramy, który chce lepiej wyglądać, który chce pomóc sobie zdrowotnie, to faktycznie specjalista najwięcej pracy ma i na samym początku, czyli żeby zrozumieć razem z człowiekiem jego motywację, zrozumieć cele, obrać dla niego najlepszą ścieżkę. I tutaj jak mówimy o diecie, każda dieta może być poniekąd skuteczna. Nie każda dieta będzie zdrowa, ale jeżeli mówimy, że celem jest zredukowanie masy ciała, to jeżeli będziemy w stanie wejść w ujemny bilans energetyczny, niezależnie czy to będzie dieta paleo, keto, dieta high carb, low carb i tak dalej, jeżeli jesteśmy w stanie osiągnąć negatywny, ujemny bilans energetyczny, czyli spożywać mniej niż wydatkujemy, no to te kilogramy będą lecieć, ale nie każdy system żywienia będziemy w stanie utrzymać. Jeżeli ty jesteś osobą, która uwielbia strączki, która uwielbia makarony, która uwielbia węglowodany, ja ci powiem, słuchaj Michał, dam ci przepis, dam ci sposób, przejdź na keto, i ty na 100% osiągniesz swój cel, zredukujesz kilogramy. Okej, ty możesz mieć przez 2 miesiące świetny zapał. Tak, Aga powiedziała mi keto, zrobię to w 100% od A do Z, rozpisała mi posiłki, rozpisała mi przepisy, mam 10 przepisów na krzyż i będę te 10 przepisów jadł przez te 2 miesiące, schudniesz. Natomiast czy to jest system żywienia, który pozwoli ci po pierwsze cieszyć się tym, jak jesz, po drugie normalnie funkcjonować, żyć, bo nie wymaga od ciebie tego, żebyś od rana do nocy siedział w kuchni i przygotowywał posiłki, no to już w tym momencie nie byłabym taka pewna. I na pewno nie daję ci w takim wypadku, jeżeli ja ciebie nie posłucham i nie zrozumiem, że te strączki, te makarony i te inne źródła węglowodanów są dla ciebie ważne, jak ja tego na samym początku nie zrozumiem jako specjalista, to nie daję ci recepty na to, jak długofalowo utrzymać te zmienione nawyki żywieniowe. Bo tak jak powiedziałeś, no nie do końca powinniśmy przechodzić na dietę. My powinniśmy zmieniać, dopasowywać do tego, jakie chcemy osiągnąć cele, poniekąd nasze całe życie. I tutaj mówimy i o aktywności fizycznej, tutaj mówimy o odżywczości, o bilansie energetycznym. Więc to wszystko trzeba razem ze specjalistą pozbierać do kupy, a docelowo troszkę
z każdym miesiącem coraz więcej w swoje ręce ten klient, pacjent powinien odpowiedzialności i świadomości przejmować. Okej, czyli musimy się odżywiać tak, żeby nie musieć być na diecie tak naprawdę. Tak wynika długofalowo na to patrząc, a będąc na diecie niespójnej z tym, czego potrzebujemy, to i tak pęknie po jakimś czasie po prostu, bo to nie jest dla nas, tak? Więc to nie jest rozwiązanie długofalowe. Okej, dobra, Aga, a drugi etap jest takie, tak, żeby podsumować, jakby, bo to jest bardzo ważne, żeby nasi słuchacze to zrozumieli, że to, żeby dieta była skuteczna, to, żeby system żywienia, w którym funkcjonujemy, był skuteczny, musi być dla nas, nie dla naszego kolegi czy dla naszej koleżanki, realny do utrzymania długofalowo. I to jest główna taka zasada. Dobra, czyli wiemy już, czym jest dieta tak naprawdę, a taką kolejną rzecz... Jeżeli nie ma, okej. A druga rzecz, bardzo często zaniedbywana, jest tak naprawdę nasza dzienna aktywność. Od Ciebie poznałem takie hasło, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, to dużo lepiej znasz angielski NEAT, tak? Tak, NEAT. To jest poza, tutaj wytłumaczmy może, bo to jest Non-Exercise Activity Thermogenesis, czyli to jest poza treningowa aktywność fizyczna, która stanowi... Jeżeli jesteśmy świadomi tego, że to jest jeden z istotnych składników naszego całodziennego zapotrzebowania energetycznego, to powinien stanowić większość, oprócz oczywiście podstawowej przemiany, spoczynkowej przemiany materii, to powinien stanowić większość tego wydatkowania. Okej, tutaj sobie zdałem, dzięki, licząc na początku takie kroki między innymi w telefonie, zdałem sobie sprawę, że kurczę, bardzo często nasze życie dzisiaj wygląda tak, że wychodzimy z mieszkania do windy, do garażu podziemnego, wsiadamy do samochodu, jedziemy do pracy, wjeżdżamy windą, siadamy przy biurku i robimy to samo w drugą stronę i tak mijają tygodnie, chcemy podjechać do warzywniaka, jedziemy samochodem, trzeba odwieźć tam dzieci, jedziemy samochodem, a kiedyś, pamiętam, mieszkałem pod Krakowem, kurczę, miałem 2 kilometry na przystanek, szedłem w jedną stronę, 2 kilometry na przystanek, jechałem autobusem, wysiadałem sobie wcześniej przystanek, bo się chciałem przejść, bo to bardzo lubiłem i tam moja codzienna aktywność była na zupełnie innym poziomie, tak? I ja sobie zdałem sprawę, że czasem pracując z domu tych kroków to praktycznie nie robię, albo zdarza mi się przez 2 dni nie wyjść z domu, tak? I zupełnie inna jest ta... nasze zapotrzebowanie, bo tak naprawdę nasz organizm, można powiedzieć, że pracuje cały czas, my zużywamy energię, ale ta nasza aktywność jest codziennie inna i należy ją dopasować w pewien sposób do naszego trybu życia i warto go zbadać chyba też przede wszystkim, chociażby takim telefonem, zobaczyć ile tych kroków robimy i bardzo małymi krokami można wprowadzać takie małe aktywności, typu wysiąść, nie wiem, z autobusu przystanek wcześniej, zamiast jechać do sklepu, przecznicę dalej, można przejść na nogach. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, właśnie zdecydowanie rozdzielmy, bo może warto taki krótki background wprowadzający przedstawić, czym jest to zapotrzebowanie energetyczne. Każdy z nas ma... Zapotrzebowanie energetyczne to jest ilość energii w skali całej doby, którą nasz organizm potrzebuje do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych i to jest około 60-70% tej całkowitego zapotrzebowania energetycznego i tutaj też warto powiedzieć, że to ten resting metabolic rate, czyli ta spoczynkowa przemiana materii będzie w dużej mierze zależna od fat free mass, czyli od masy beztłuszczowej. Dlatego mówi się, że im więcej masy mięśniowej, im więcej masy beztłuszczowej będziemy mieć, tym więcej możemy jeść. To się stąd między innymi bierze. Więc to jest jeden element. Drugi element, około 10% tego zapotrzebowania energetycznego, to jest tak zwany termiczny efekt pożywienia. Czyli jeżeli jemy posiłki, jeżeli spożywamy białko, tłuszcze, węglowodany, każdy z tych makroskładników wymaga jakiejś energii do tego, żeby został strawiony, no bo musimy to strawić, żeby tą energię pozyskać. Więc to nie jest tak, że 100%, zjesz 100%, 100 kilokalorii kurczaka, to tylko około 75-80%, akurat termiczny efekt pożywienia białka jest najwyższy, bo waha się między 20-30%. Natomiast jeżeli popatrzymy na tłuszcz, czyli jak sobie dodasz oliwę, to około 97%, czyli tam termiczny efekt pożywienia mamy tylko 3% w przypadku tłuszczu. Więc to jest ta druga składowa. I mamy teraz największy wpływ na ten NEAT, czyli na tą trzecią składową mamy my.
NIT to jest ta spontaniczna aktywność, czyli to nie jest aktywność ustrukturyzowana, czyli masz za 2-3 razy w tygodniu, idziesz, masz zorganizowany trening, idziesz sobie pobiegać albo idziesz zrobić trening siłowy. To jest aktywność, która związana z tym, że ja na przykład rozmawiając z tobą cały czas gestykuluję. Albo to, że ty w tym momencie się garbisz, jak siedzisz, więc nie, tak. troszeczkę mniej wydatkujesz na utrzymanie postury. I taki najprostszy sposób, żeby mierzyć tą spontaniczną aktywność fizyczną, to jest właśnie pomiar kroków. Żeby to łatwiej zobrazować, to jeżeli mamy osobę niskoaktywną i tak jak dałeś przykład, powiedzmy, jeżeli nie kontrolujemy tego, to może taka aktywność nasza fizyczna wynosić 150-200 kilokalorii z NIT-u w skali całego dnia. Natomiast jeżeli zrobimy sobie, mówmy te 10 tysięcy kroków, które jest zalecane przez WHO. Jeżeli weźmiemy sobie takiego mężczyznę, powiedzmy, ile ty w tym momencie, Michał, ważysz? 81,2 kg. 80-81 kg. To ty robiąc 10 kilometrów, czyli około 20 tysięcy kroków dziennie, jesteś w stanie wydatkować dziennie 800 kilokalorii dodatkowo poprzez sam spacer. I dlatego, jeżeli pracujemy z ludźmi, to bardzo często prosimy ich i to jest coś, co nam daje obraz tej spontanicznej aktywności fizycznej, żeby zrozumieć ten bardzo ważny czynnik, komponent całkowitej dziennej zapotrzebowania energetycznego. A ten ustrukturyzowany trening, tak jak powiedzieliśmy, powiedzmy 2-3 razy w tygodniu jesteś umówiony z trenerem albo sam sobie pójdziesz pobiegać, będzie stanowić, jeżeli zadbasz o NIT, czyli o te kroki, o tą aktywność, o te spacery, to będzie ten trening ustrukturyzowany będzie znacznie mniejszą częścią wydatkowania twojego energetycznego niż ta cała aktywność, która de facto mniej ciebie kosztuje. I co warto tutaj też zaznaczyć, jeżeli nie mamy świadomości istoty tego NIT-u, czyli tego ruszania się takiego pozatreningowego, to w momencie, kiedy my zaczynamy trenować na przykład z zera, zaczynamy dziennie 5 razy w tygodniu trenować po godzinie biegania, to my mamy te duże tendencje do tego, żeby kompensować poprzez tą aktywność ustrukturyzowaną, kompensować NIT. Czyli jeżeli pójdziemy pobiegać, to my automatycznie przyjdziemy i będziemy w domu odpoczywać. Czyli jak mamy pojechać na zakupy, to raczej pojedziemy na zakupy samochodem, bo jesteśmy zmęczeni po treningu, plus zrobiliśmy trening, jesteśmy aktywni i z automatu będziemy mniej się ruszać spontanicznie. Więc czyli bolą to mnie też na przykład nogi mieć po bieganiu, to pojadę samochodem na zakupy, tak? Okay. Albo masz w głowie i dziś zrobiłem trening, byłem bardzo aktywny, należy mi się Netflix. Więc to jest coś, co często ludzi gubi. Bo okej, trenowałem, należy mi się jedzenie. No dobra, należy ci się jedzenie, podczas tego treningu wydatkowałeś 500 kilokalorii, a jednym posiłkiem jesteś w stanie nadrobić 1000 kilokalorii. Natomiast taki spacer nie będzie tym wydatkowaniem, które bardzo mocno będziesz chciał odbić w jedzeniu. Ma to sens? Tak i właśnie też okazuje się, że bardzo często dbając o taką podstawową aktywność praktycznie, wiadomo, że fajnie jest trenować, ale jeżeli ktoś nie lubi, nie jest to prawdopodobnie konieczne, jeżeli zadbamy o fajną taką ilość tych aktywności codziennych, tak? I tak i nie. Nie jest to konieczne, żeby redukować masę ciała, bo żeby zredukować kilogramy, żeby redukować tkankę tłuszczową, po prostu potrzebujesz być w deficycie kalorycznym i to, co powiedzieliśmy, łatwo jest po prostu wejść w deficyt kaloryczny poprzez podbijanie aktywności typu spacery. Natomiast jeżeli chcesz wyglądać dobrze i chcesz móc się cieszyć dużą ilością jedzenia, będąc coraz starszym, to musisz również dbać o ten podstawowy aspekt, czyli ten resting metabolic rate, czyli tą pierwszą składową, o której mówiliśmy. I to, co powiedziałam, na nią kluczowy czynnik będzie miała fat free mass, czyli masa beztłuszczowa, a to jak maksymalizujesz, to jak zwiększasz ilość masy beztłuszczowej, to jest poprzez włączenie treningu siłowego. Więc jesteś w stanie, odpowiadając na twoje pytanie, mieć niższą zawartość tkanki tłuszczowej, ale żeby optymalnie redukować tkankę tłuszczową plus, żeby utrzymywać masę mięśniową podczas takiego procesu redukcji, dobrze jest włączyć jakąś formę treningu, który będzie treningiem z obciążeniem. Okej, ale rozumiem, że takie małe kroki typu, nie wiem, przestać jeździć windą, wychodzić na to pierwsze, drugie, trzecie piętro, chodzić na przykład w czasie, nie wiem, rozmów przez telefon, wysiadać przystanek wcześniej, po małe zakupy gdzieś tam do sklepu sobie podejść na nogach, na pewno pomoże, tak? Zdecydowanie to jest świetny pierwszy krok.
i właśnie stawianie sobie też te, jak określamy cele, na czym nam zależy, to stawianie sobie takich niewielkich, małych kroczków, które jesteśmy w stanie zrealizować i powiedzieć, ok, to jest sukces, to mi się udaje zrobić i później wdrożenie kolejnych zmian to jest bardzo dobre podejście, a nie na pewno podejście wszystko albo nic. Czyli włączam trening, włączam kroki, włączam żywienie, będę tutaj starać się nad wszystkim panować, jedna mała rzecz się nie udaje, to wszystko pozostałe nie ma sensu. Spróbuję na następną wiosnę. Albo od poniedziałku i zaczyna się kaskada błędnego koła i takie never ending story, gdzie coś mi malutkiego nie wyjdzie, perfekcjonizm nie pozwala mi realizować reszty założeń, czyli nie jestem na skali 1 do 10 na 7, tylko jestem na skali 1 do 10 na albo 10 albo 0 i to wtedy nigdy długofalowo nie jest realne do utrzymania. Więc szukamy takich zmian, które spowodują, że za pół roku jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, no nie jest to idealne, ale idę w dobrym kierunku. Okej, okay. Agat, jeszcze taka jedna rzecz ogólnie, ja na przykład, a fajnie też zobaczyć w ogóle, na czym stoimy tak naprawdę. Pewnie większość z nas ma zapisaną jakąś historię tych kroków w telefonie, możemy też zobaczyć, ile tych kroków robimy i zobaczyć, czy warto coś z tym zrobić. Ja też, licząc na początku, to jest taki temat dla mnie troszkę powiązany, licząc na dodatkową aktywność, wydawało mi się na przykład, że nie wiem, przebiegnę tam sobie pół godzinki, mam dodatkowych 500 kalorii, kilokalorii się mówi, tak? Tak, mówi się kalorii bardzo często w jargonie. A tak, i myślimy na przykład, że możemy zjeść dodatkowych 500 kilokalorii, a te wszystkie aplikacje, które nam to liczą, liczą całkowitą aktywność, a nie tą z tej aktywności. I to jest jakby taki może być też błąd początkującego, że przebiegłem pół godziny, mam dodatkowe 500 kilogramów, zjem coś ciastko. Czekaj, zatrzymajmy się, bo to dla ludzi może nie być właśnie oczywiste, a to jest świetny punkt, który poruszyłeś. W momencie, kiedy trakujemy, na przykład nie wiem, mamy Polar, mamy jakieś inne, czy Garmina, inne zegarki do pomiaru aktywności, to one nam pokazują całkowitą, z reguły, chyba że mamy coś takiego jak Active Calories. Właśnie, na przykład iWatch. W iWatchu to zauważyłem, ale i dzięki temu w ogóle o tym pomyślałem, a to jest mylące, bo można zjeść parę ciastek za dużo przez przypadek, tak? To znaczy, Michał, sprawa wygląda tak, że ty siedząc w tym momencie będziesz tak czy inaczej wydatkował jakąś energię, czyli będziesz wydatkował powiedzmy 100-150 kilokalorii na godzinę, tak bardzo pi razy drzwi. W momencie, kiedy ty pójdziesz pobiegać i pomiar pokaże ci 700 kilokalorii, to de facto twoje wydatkowanie takie dodatkowe to jest 550 kilokalorii w porównaniu z tym, co byś zrobił, jakbyś siedział, czyli nic byś nie zrobił. Ale tak czy inaczej organizm potrzebuje jakkolwiek funkcjonować. I to jest bardzo mądra uwaga, bo my mamy tendencję do niedoszacowywania to porcji, które jemy, ilości pokarmów, które zjadamy, a bardzo mocno przeszacowujemy znaczenie treningu. I dlatego bezpieczniejszym jest zwiększenie naszej aktywności, szczególnie na początku z takich zwykłych jak kroki. I kroki też są mierzalne. I jeżeli byśmy mieli tutaj doradzić, to wydaje mi się, że takie 10 tysięcy kroków dziennie w przypadku kobiety, to wiadomo, te kroki są troszeczkę mniejsze, to jest spacer 40 minut w ciągu dnia. I to uważam, że to jest taki cel realny, nie jest jakiś bardzo wygórowane, jeżeli ktoś monitoruje swój poziom aktywności na poziomie 2000 kroków dziennie, bo chodzi z kola, zaczął pracować w domu i wygląda jego życie tak, że od 8 do godziny 18 jedyne co zrobi to pójdzie do kuchni po posiłek i z kola na kolo po prostu siedzi, no to zwiększenie już do 5000 kroków będzie dużą różnicą. Okej, to takim kolejnym tematem się nazywa kaloryczność, bo też chyba wspominałeś wcześniej o takiej grafice. Mamy, nie wiem, jakieś paleo, keto, różne inne diety i tak naprawdę okazuje się, że one wszystkie powodują spadek masy, jeżeli powodują z jednego powodu, z powodu deficytu kalorycznego, tak? I tutaj na przykład dużo osób na przykład przychodzi do nas do sklepu i mówi, kurde, nie wiem, weźmy sobie cukier trzcinowy i myśli, że oni mogą jeść kilogram cukru, bo on jest zdrowy, tak? Ale ten cukier dalej jest, kurczę, kaloryczny. Oliwa jest tak samo kaloryczna jak ta tania. I tutaj chciałbym poruszyć przede wszystkim temat
tej kaloryczności deficytu. Bardzo mi też pomogło, tu mówiłaś, wiadomo, że najlepiej tych kalorii nie liczyć, ale na przykład mi aplikacja strasznie pomogła, wpisując sobie przez ileś dni, na przykład wiem, na przykład to się dowiedziałem przede wszystkim od ciebie, że powiedziałaś mi też po jakimś filmiku, na przykład, że mierzę na przykład oliwę sobie, wrzucając na patelnię, robiąc jakieś danie, makaron z tłuszczem, który jem, kiedyś lałem tego, wiesz. Aż się muszę tutaj wtrącić, bo to pamiętam, jak żeśmy mieli ten jeden z naszych projektów wspólnych i bazowałeś na moich posiłkach, ja tak zaczęłam oglądać ten filmik i patrzę, no a ty lejesz tą oliwę, lejesz tak na moje oko. Mam dosyć duże doświadczenie, jak chodzi o porcje, że widzę, to sobie myślę, Jezus Maria, z tego co ja kojarzę, to ci mówiłam, że tak 10-15 gramów tej oliwy, tam jest 30-40 gramów. Bardzo mi zależało, żebyśmy osiągnęli wspólnie sukces, więc wtedy ci to napisałam. Ale Michał, to co też powiedziałeś na samym początku tej wypowiedzi, to ty masz ogromny i twoi pracownicy macie ogromny wpływ edukacyjny na to, żeby właśnie uświadamiać ludzi. To, że ktoś sobie kupi cukier trzcinowy, cukier kokosowy, cukier jakiś tam, dalej jest to de facto, cukier, tak? jeżeli jego celem jest to, żeby zredukować masę ciała, no to dalej dorzuca energię, dalej dorzuca kalorie do tego worka i wtedy może warto, jeszcze zależy oczywiście, jaki ktoś ma pułap kalorii, bo to jest też tak, jakbyś sportowcowi powiedział, słuchaj, nie możesz posłodzić łyżeczki cukru. Jeżeli jesteś dietetykiem, który pracuje ze sportowcami, no to masz świadomość, że to jest jakieś totalne, jeżeli on ma wydatkowanie energetyczne 4,5-5 tysięcy kilokalorii, to czego ja mam mu nie pozwolić posłodzić sobie kawy cukrem? Natomiast jeżeli masz, wiesz, osobę, która może, panią powiedzmy, która ma wydatkowanie 1500 kilokalorii dzienne, to, no to takiej osobie zaoszczędzenie 3 łyżeczek cukru w skali dnia już daje dosyć dużą porcję owoców, które mogą dostarczyć więcej antyoksydantów, więcej związków odżywczych, fitozwiązków i tak dalej. Dlatego no, warto o takich rzeczach ludzi informować i też jak macie klientów, zwrócić uwagę, super, oliwa jest ekstra, ale proszę sobie zważyć, ile tej oliwy pani gdzieś tam, czy tam pan stosuje. I rzecz, którą powiedziałeś a propos trakowania, pomimo tego, że trakowanie takie długofalowe, ale to długofalowe, gdzie się zafiksowujemy na tym, że wprowadzamy wszystko do aplikacji i staje się to wyznacznikiem tego, czy mamy udany dzień, czy nie, no bo przekroczyliśmy 20-30 kilokalorii w skali dnia i już mamy z tym problem, to trakowanie jest genialnym elementem edukacyjnym. Właśnie to chciałem powiedzieć, nie chciałem ci przerywać, ale mnie przede wszystkim to nauczyło, czego mogę jeść więcej. Na przykład właśnie, że ta oliwa jest kaloryczna, to trzeba ważyć co do grama praktycznie. Tak. Ja na przykład jest taka marchewka, którą lubię i tego tak naprawdę nie trzeba ważyć, bo nie zjesz, kurczę, wiesz, możesz zjeść kilogram marchewki, a to dalej tam tych kalorii będzie paręnaście czy parędziesiąt tak naprawdę. I sobie na przykład robię taką sałatkę, nie wiem, jabłko z marchewką, której nie trzeba ważyć praktycznie i się uczę, że to na przykład, tego mogę sobie zjeść objętościowo więcej, nie jestem głodny, jestem pełny, taki najedzony i mogę rekompensować sobie inne rzeczy, więc ja na to patrzę tak bardziej edukacyjnie, bo uczenie się tabelek z wartością makro to jest, wiesz, no nie dla mnie, tak, ale mając jakieś takie obycie, jak mi skaczą te parametry, gdzieś tam dodają coś, możemy się nauczyć, gdzie są te kalorie albo gdzie je niepotrzebnie ładujemy tak naprawdę, tak? Więc... Moim zdaniem warto trakować żywienie przez pewien okres swojego czasu, a później, jeżeli już jesteśmy ludźmi świadomymi i jakby rozumiemy te zależności między naszym zapotrzebowaniem energetycznym, a między tym, ile spożywamy, to raz na jakiś czas sobie zrobić takie reality check i potrakować kilka dni, na jakim poziomie faktycznie się odżywiamy. Ale żeby być osobą taką w którymś momencie już niezależną, intuicyjnie żywiącą się, świadomą, to ten element edukacyjny w procesie pracy dietetyka z człowiekiem musi się w którymś momencie pojawić i trzeba zainwestować trochę czasu. To też sportowcom tłumaczę bardzo często, gdzie żony, dziewczyny gotują, ale to, na czym mi bardzo zależy, to żeby ten sportowiec przynajmniej w jakimś stopniu uczestniczył w tym procesie, bo dzięki temu on jadąc na mecz wyjazdowy będzie widział porcję ryżu, makaronu i on będzie w stanie oszacować, no dobra, jest dzień przed meczem, ja potrzebuję naładować węglowodany i ja potrzebuję zjeść tyle i tyle tego ryżu albo makaronu albo innego źródła węglowodanów, albo ilość białka, którą potrzebuję na posiłek, dostarczę w takiej, a nie takiej porcji.
Więc to, co powiedziałeś, Michał, jest jedną z metod właśnie takiej nauki, szacowania porcji, nauki tego, co ile ma energetyczności. Jeszcze dodałabym tutaj, że warto w pewnym momencie zwrócić uwagę również na mikroelementy i zrozumieć, ok, jak ja mogę dostarczyć 1 gram wapnia, albo jak ja mogę pokryć swoje zapotrzebowanie na magnez i tak dalej. Bo to są rzeczy, które w pracy... Dietetyk to robi we własnym, powiedzmy, jak ktoś pracuje tylko i wyłącznie na dietach, no to powinien zadbać o to, że ty masz to rozpisane w diecie. Ale jeżeli my chcemy tobie faktycznie realnie pomóc, to ja nie mogę liczyć, że ty będziesz z tą dietą rozpisaną chodził wszędzie, albo pójdziesz do restauracji, albo pojedziesz gdzieś i będziesz jadł z 20, nawet jeżeli ci zbudujemy jakąś niesamowicie rozbudowaną z 30 posiłków całe życie. I będziesz wtedy pokrywał zapotrzebowanie na wszystkie mikroelementy. Ale ja mam w swoich rękach i mój zespół ma w swoich rękach, bo to głównie muszę powiedzieć, oddać szacunek tutaj do zespołu, że mamy przygotowane mnóstwo materiałów edukacyjnych, żeby po prostu ci powiedzieć, słuchaj, ten 1 gram wapnia jesteś w stanie dostarczyć z tego. I ty po prostu masz na to zwrócić uwagę w momencie, kiedy sam sobie komponujesz posiłki. Oprócz makr również istotne są mikroelementy. A to tak na szybko, czego zazwyczaj brakuje w takiej diecie takiego normalnego człowieka? W normalnego człowieka jesteś w stanie, to mocno zależne jest od ilości energii. Czyli jeżeli weźmiemy sobie dietę 1500-1600 kilokalorii, to często ciężko jest zbilansować właśnie wapń i to nie bez przyczyny powiedziałam. Często brakuje żelaza. Szczególnie powiedzmy u kobiet, jeżeli są to diety jakieś ograniczające, eliminujące, ale jeżeli jesteśmy osobą, która ma do dyspozycji 3000 kilokalorii i powiedzmy jest to taka nic nie eliminująca dieta, czyli nie zdecydował ktoś się iść na paleo albo na keto, zrezygnować z połowy produktów, które zawierają błonnik, zrezygnować z produktów zbożowych, zrezygnować z nabiału, bo jeżeli zrezygnujesz z nabiału, musisz zadbać również o inne źródła wapnia, zrezygnować z mięsa, wtedy musisz zadbać o cynk, żelazo. Więc im mniej takich na samym początku eliminacji, bo mi się wydaje, że tak będzie lepiej, tym łatwiej jest zbilansować takie żywienie. To, na co warto zwrócić uwagę, to na pewno równe rozłożenie białka w ciągu dnia i tutaj w, na przykład żywieniu, szczególnie kobiet, bo to z kobietami częściej jest ten problem, jak chodzi o podaż białka, bo one niekoniecznie mięso, niekoniecznie nabiał, niekoniecznie ryby, kanapka na przykład, nie wiem, z miodem na śniadanie. Więc to jest też taki element edukacyjny, jeżeli mamy kogoś na diecie wegańskiej, to też pokazanie, jak łączyć strączki ze zbożami, żeby lizyny, metioniny było wystarczająco, czyli tych aminokwasów niezbędnych, które mogą być niedoborowe w diecie na przykład wegańskiej. Więc wszystko zależy, Michał, od tego, na jakim poziomie mamy energię. Wszystko zależy od tego, jak szeroko możemy prowadzić gamę produktów takiego człowieka i warto, jeżeli nie ma jakiś przesłanek typu ktoś ma problem z laktozą albo ktoś ma celiakię, ma problem z glutenem, to żeby ta dieta była jak najbardziej, jak najszersza, bo to jest prościej też intuicyjnie później bilansować. Ale tych niedoborów, no skrajne, bardzo różne przypadki, to trzeba po prostu przeanalizować indywidualnie. Czyli na przykład myślę, że jak często piję sobie koktajle, nie wiem, z mlekiem roślinnym, to warto na przykład to fortyfikowane wybierać, żeby z wapniem? Mm-hmm. Okay. Jeżeli na przykład, to znaczy tak, jeżeli dbasz, jeżeli jesz produkty nabiałowe, jeżeli na przykład jesz stary długo, to z parmezanem jesteś w stanie bardzo dużo wapnia dostarczyć. Do tego sobie dorzucić wodę, do tego sobie dorzucić jakiś twaróg, do tego sobie dorzucić zielone warzywa, do tego sobie dorzucić orzechy, to myślę, że powinien, z tego co znam twoje żywienie, to powinieneś być wystarczająco powinieneś mieć tego wapnia. Natomiast jeżeli kupujesz mleko roślinne, na przykład Natumi są fortyfikowane wapniem, więc to zawsze będzie dodatkowe źródło. No jak najbardziej tak. A tutaj jeszcze tak od razu temat mi się pojawia, taki nie wiem, kobieta idzie na dietę, nie wiem, nie chcę przesadzać 500, ale 1000 słyszałem kalorii i tym podobne. To jest taki pierwszy krok, że ludzie tną te kalorie na maksa i czy to jest błąd? Mhm.
Nie zawsze to jest błąd. W większości przypadków to jest błąd, ale w przypadku bardzo dużej otyłości, w przypadku cukrzycy, takie drastyczne początkowo przejście w bardzo mocny deficyt energetyczny, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej benefitów niż zrobić szkodę, ale to już jest rozmowa level jakiś, dłuższa. Tak? To jest dłuższa rozmowa, jak chodzi o kliniczną dietetykę, ale jeżeli mówimy o takim zwykłym człowieku, to właśnie zrozumienie, na jakim poziomie jest zapotrzebowanie energetyczne, drugi ważny czynnik to jest zrozumienie, na jakim poziomie w tym momencie jest to, ile ktoś spożywa kalorii, ile ktoś spożywa energii. I trzeci krok to wprowadzenie w deficyt energetyczny, który jest racjonalny, czyli jeżeli zapotrzebowanie energetyczne jest około 2000 kilokalorii, jest to dzienniczka z rozmowy wychodzi, że ktoś spożywa 2500 kilokalorii, to nawet początkowo sama taka modyfikacja makroelementów, czyli zwiększenie podaży białka, zwiększenie podaży błonnika i zejście w taki minimalny deficyt nawet po 1900, a ja bym w takim przypadku śmiem twierdzić, wyszła nawet od 2000 kilokalorii, może i na przykład włączenie treningu siłowego, może przynieść bardzo dobry rezultat, jak chodzi o obwody, jak chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej. I co warto zaznaczyć w tym miejscu, to niekoniecznie będzie bardzo gwałtowny spadek masy ciała. Bo jeżeli zależy Ci na tym, żeby poleciały Ci 2-3 kg, nawet 4 kg w ciągu tygodnia, to jest bardzo proste do zrobienia. Po prostu wyeliminuj węglowodany, ogranicz sól, ogranicz... najlepiej sobie całkowicie jeszcze zrób jakiś trening HIIT, odwodnij się, masz 4 kg w kilka dni. Tylko pytanie, czy na tym nam zależy? No nie wydaje mi się, że na tym nam zależy. Zależy nam na tym, żeby mieć dobrą sylwetkę i żeby być w stanie to przede wszystkim utrzymać. A wracając do tego pierwszego kroku określenia kaloryczności, czy takie jakieś kalkulatory z internetu to jest wiarygodne źródło, czy lepsze niż żal? Okay. A to co, to znaczy, co to zrobić akurat, w takim razie? To jest akurat element, który uważam, że fajnie przepracować ze specjalistą, bo w zależności od tego, jaki mamy przypadek, to też dobieramy do tego odpowiednie narzędzia. Takie wzory, o których Ty mówisz, no jeżeli chcemy bardzo prosto oszacować, no to można przemnażyć masę ciała razy ilość kalorii i to będziesz miał podstawowy wzór. Ja w ogóle, Michał, uważam, że sam, nawet bez wyliczenia zapotrzebowania energetycznego takiego co do kilokalorii, jesteś w stanie, analizując to, jak się żywiłeś do tej pory, wprowadzając zmiany typu właśnie odpowiednie rozłożenie białka, wprowadzenie produktów wyżej błonnikowych, wprowadzenie odpowiedniej ilości warzyw, ty z automatu obniżysz kaloryczność swojej diety, w automatu wejdziesz raczej w deficyt kaloryczny. Ale jakbyś chciał zaplanować cały proces, to warto też wiedzieć, który wzór wykorzystać w jakim przypadku. Czyli jeżeli pracujemy ze sportowcami, to wykorzystamy na przykład Cunninghama. Jeżeli pracujemy ze zwykłymi ludźmi, wykorzystamy inne wzory. Więc to jest coś, co taki pierwszy, lepszy wzór, no da Ci jakąś tam informację, ale nie traktowałabym tego jako wyrocznik. I to, co warto tutaj też zaznaczyć, takim ważnym elementem jakiejkolwiek zmiany jest właściwy tracking i monitoring tego, w którym kierunku ona idzie. I tutaj unikanie całkowicie stawania na wagę nie do końca jest racjonalnym. Mierzenie obwodów, robienie zdjęć sylwetki, bardziej takie, powiedziałabym, regularne stawanie na wagę i wyciąganie średniej na przykład z tygodnia i porównywanie miesiąc do miesiąca, aniżeli dzień do dnia, to jest to, po czym możesz w jakim stopniu oceniać, czy twoje interwencje są skuteczne, czy nie. A to prawda, że waga tak spada co jakiś czas z jakimiś skokami, czy coś takiego słyszałem? I chyba zaobserwowałem u siebie też, że na przykład przez parę dni ona jest taka stabilna, a po paru dniach jest jakiś tam spadek, na przykład pół kilograma i albo troszeczkę przez chwilę nie ma tego spadku i potem jest takie tąpnięcie jakby. Całkowicie normalne, jeżeli weźmiemy kobietę, to trzeba wziąć pod uwagę fazy cyklu, więc w zależności od tego, która to jest faza cyklu, to też wahania wody związane z poziomem hormonów będą różne, dlatego może być, pomimo tego, że tkanka tłuszczowa na tym samym poziomie, może być wahnięcie 2 kg w dół, w górę, natomiast proces redukcji tkanki tłuszczowej też nie jest procesem liniowym, więc to, co mówisz, jest całkowicie normalne i to też jest zależne od tego, na przykład ile zjadłeś warzyw, ile masz błonnika w jelitach, ile czy zrobiłeś trening, ile masz glikogenu w mięśniach, to jaki system żywienia wybierasz, bo jeżeli powiedzmy mamy kogoś właśnie na tym keto, na diecie niskowęglowodanowej, to automatycznie on będzie miał mniej glikogenu
automatycznie ta masa ciała może być niższa, więc takie trakowanie regularne jest bardzo ważne. A tu jeszcze rozmawialiśmy też o podaży białka na przykład i to też się z tym mi się wiąże temat ilości posiłków. Kiedyś pamiętam, że na siłowni wszyscy mówili, trzeba jeść tam co 2-3 godziny, bo inaczej mięśnie nie urosną. Teraz mówią, że niektórzy jedzą raz dziennie na przykład. Jest ten IF, tak? I powiedz, i tam też pisałaś u siebie na Instagramie, że też no, nie ma jednoznacznej jakby przewagi któregoś systemu i możesz coś powiedzieć więcej, ile jeść tych posiłków dziennie, bo ja tak badając swój organizm, jak ja się czuję najlepiej, to dla mnie optymalną ilością posiłków jest 4 na przykład. Powiedziałabym, że są pewne zależności w kontekście tego, ile posiłków to jest, nie można powiedzieć optymalnie, natomiast to, co powiedziałeś, jeden, to na pewno nie jest, jeżeli naszym celem jest budowa masy mięśniowej albo praca nad sylwetką, to jeden posiłek dający ci powiedzmy 40-50 gramów białka albo 100 gramów białka nawet na jeden raz nie jest optymalnym systemem żywienia, więc to tutaj rozwieje od razu. Będzie różnica, czy mamy 3-4 posiłki, czy jeden posiłek, ze względu na to, że chcemy mieć dostępność aminokwasów równo dosyć rozłożoną, a te aminokwasy będą co 3-4 godziny już po prostu ich poziom spada i będziemy wtedy wpadać w tak zwany negatywny bilans azotowy, a na tym nam nie do końca zależy, jeżeli naszym celem jest MPS, czyli ta synteza, maksymalizacja syntezy białek mięśniowych. Jeżeli mamy i w zależności od tego, ile mamy kalorii do rozdysponowania w skali dnia, to powinien być taki główny wyznacznik tego, na ile posiłków to rozbijemy. Też wzięłabym pod uwagę to, czy ktoś lubi duże posiłki, czy ktoś lubi się bardzo najeść do syta, czy ktoś lubi zjeść po prostu mniejsze posiłki i to już jest kwestia indywidualnej rozmowy z takim człowiekiem. Ja przykładowo przy około kaloryczności 2300 dziennie zjadam 3 główne posiłki, ponieważ po prostu bardzo lubię je objętościowe i dla mnie zjedzenie posiłku rzędu 300-400 kalorii to już wolę nie zjeść tego posiłku. Odpowiadając bezpośrednio na Twoje pytanie, nie ma znaczenia, czy sobie zjesz 3, 4 czy 5 posiłków. To powinno być dopasowane do Twojego trybu życia, to powinno dać Ci możliwość usiąść i się delektować tym posiłkiem, optymalnie zjeść ten posiłek w towarzystwie innych osób, optymalnie nie zjeść go w pośpiechu, nie zjeść go z garnków, tylko wyłożyć sobie na talerz, bo żywienie, jedzenie to też jest bardzo ważna socjalna funkcja, więc na to bym zwróciła uwagę. I jeżeli mamy mężczyznę, który ma zapotrzebowanie albo sportowca 4000 kilokalorii, to nie wyobrażam sobie rozłożyć to na 3 posiłki, więc tutaj to, ile kalorii ktoś ma do dyspozycji, to też jest taki jeden z ważniejszych czynników na to, na ile posiłków to rozłożymy. Przepraszam się, zamyśliłem się. Co miałem zapytać? Sekundkę. A do mnie też kurier właśnie dzwonił, więc też mnie to rozproszyło i zaczęłam trochę mówić z automatu. No najwyżej wrócimy do tego, bo chciałem, nie mam zapisane. O IF-ie może chciałeś powiedzieć, bo tutaj też warto powiedzieć. Już wiem, o czym chciałem powiedzieć, okej. Okay. Chciałem zapytać, jeszcze mi się łączy z ilością posiłków temat podjadania. Ja mam wrażenie, że mi niepodjadanie bardzo, bardzo pomogło i takie pierwsze swoje większe sukcesy zauważyłem, gdy przestałem podjadać, z czym miałem duży problem i z tym podjadaniem pomogło mi nie podjadać właśnie z jadaniem większych posiłków. Na przykład miałem wcześniej taki problem, że nie jadłem praktycznie śniadania albo jadłem bardzo małe śniadanie i potem za godzinkę sobie coś chrupnąłem, ale na tyle, że nie byłem najedzony i znowu potem szedłem za pół godziny do kuchni, znowu coś jadłem i powiedz mi, czy to jest możliwe, że podjadanie jest złe? A jeżeli tak, to dlaczego? Tak, żeby zrozumieć, bo mi się wydaje, że jeszcze nie rozumiem, dlaczego to jest złe po prostu. Tak, okay, tak. Ale nie wchodząc w szczegóły, żebym zrozumiał też. Tak. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś w tym momencie i podjadamy często dlatego, że posiłki nas nie sycą wystarczająco. Podjadamy też, bo nie mamy świadomości, że to, co spożywamy pomiędzy posiłkami, to też się liczy jako energia, jako kalorie i jako coś, co nam się do tego woreczka dorzuca i zbiera w skali całego dnia. I kluczem do takim bardzo istotnym czynnikiem do tego, żeby nauczyć się nie podjadać,
jest odpowiednie komponowanie tych głównych posiłków i powodowanie, że posiłki, które spożywamy, zostawiają uczucie sytości, mamy odpowiednią odpowiedź hormonalną, zawierają odpowiednią ilość białka, zawierają odpowiednią ilość błonnika, więc to, co Michał, ty powiedziałeś na temat swojej surówki z marchewki z jabłkiem, to jest jeden z tych właśnie sposobów, że budujesz objętość takiego posiłku i ty w tym momencie w żołądku, żołądek dostaje informacje i wysyła też informacje dalej, w jelitach wytwarzają się hormony, które mówią ok, my już jesteśmy najedzeni i dzięki temu zamiast zjedzenia malutkiego śniadania w postaci jakiejś tam kanapeczki z czymś, gdzie swoją drogą też rano ten posiłek, jeżeli już go zjadamy, dobrze, żeby dostarczył odpowiednią porcję białka. W przypadku faceta takiego jak ty, gdzieś 30-40 gramów białka w kromeczce tego nigdy nie dostarczysz. I zaczyna się taka, wiesz, taka sinusoida cały czas, nigdy nie najedzony, cały czas w jakimś tam stopniu głodny. I tak można podjadając kroczek do kroczku, tu orzeszek, a orzeszek zdrowy, no to orzeszka jeszcze jednego, a tutaj garść orzeszków, a tu nagle się zrobi torebeczka orzeszków, no bo torebka na przykład takich migdałów może mieć z 550-600 chyba kalorii, więc to już zacznie się zbierać. I tu torebka, później o tym sobie zapomnisz, zjesz sobie obiad, któryś posiłek będzie większy i suma summarum, jeżeli weźmiesz i masz 3 zorganizowane, bardzo duże, sycące posiłki, może się okazać, że masz tych kalorycznie w skali całego dnia mniej niż jakbyś sobie zjadł, niby nie zjadł śniadanie, ale coś tam, później tą przekąską uzupełnił jeszcze więcej niż jakbyś normalnie to pełnowartościowe, duże śniadanie zjadł, do tego jeszcze jakieś tam owoce, do tego owoce są dobre jako przekąski, bo owoce na dużą objętość stosunkowo mają niewielką kaloryczność, ale na przykład owoce suszone. Właśnie to chciałem powiedzieć, dużo, że dużo osób myli. Bardzo duża gęstość kaloryczna na niewielką objętość produktu, więc tutaj też no taka mieszanka studencka, super zdrowe, orzeszki plus owoce suszone. Ale w takiej objętości dwóch dłoni to jesteś w stanie 1000 kilokalorii dodatkowo w skali dnia dorzucić. Ale odpowiadając też bezpośrednio na Twoje pytanie, czy podjadanie jest złe. Podjadanie nie musi być koniecznie złe. Podjadanie nie musi być koniecznie złe, jeżeli mamy świadomość, że zjemy sobie miseczkę owoców pomiędzy, że nasza garść migdałów to jest 200-250 kilokalorii i my nadal jesteśmy w naszym bilansie energetycznym, to nam sprawi radość. Albo zjemy sobie muffinkę, bo żeśmy upiekli sobie całą, albo kawałek ciasta. Nie jest tak, że ty musisz się zamknąć w 3 posiłkach i wszyscy w domu zjadają brownie, albo wszyscy w domu zjadają szarlotkę, a ty nie, 3 posiłki, nie mogę podjadać. Jeżeli zmieścisz się w swoim bilansie energetycznym, to też się tutaj nic nie stanie. Ale właśnie świadomość, ilości, porcje, no to jest klucz, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby podjadać. Okej, czyli wracamy do tego, że dalej nadrzędną ilością jest, znaczy wartością jest bilans kaloryczny. Jeżeli wszystko się w nim mieści, to nie jest tak źle, tak? Mhm. Ale tym, jak komponujesz posiłki, jesteś w stanie sobie albo pomóc, albo nie dopomóc w tym, jakie masz uczucie sytości. Więc możesz sobie albo zrobić utrzymanie tego bilansu energetycznego prostszym zadaniem, albo możesz sobie komplikować poprzez to, właśnie jak te posiłki tworzysz, komponujesz, z jakich produktów się składają. Dobra, czyli jedząc w domu już mniej więcej wiemy, co jeść, a jeżeli na przykład nie możemy jeść w domu, musimy tam zjeść jeden czy parę posiłków w trakcie tygodnia gdzieś tam na mieście, no powiedz mi, jakie tam czyhają na nas pułapki i jakie dania, masz jakieś rozwiązania, jak jeść w restauracji, w barze, czy na imprezie tak naprawdę, tak? Pracujemy z mnóstwem osób, które żywią się na mieście i nie wyobrażam sobie, że będziemy mieli powiedzieć, a nie ma szans, żeby jedzie pan, ma pan spotkanie biznesowe w Warszawie, pan weźmie 5 pudełek. Jakoś sobie sama sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, a wyjeżdżając gdzieś, to też nie jest dla mnie realnym, żebyśmy w zespole ludziom bronili wyjść do restauracji, tym bardziej jak powiedziałam, że jest to czynnik socjalny, jest to też coś, co daje nam dużą radość. Natomiast jest kilka rzeczy, które mogą pomóc, aby takie wyjście do restauracji po prostu stanowiło jeden z naszych, dajmy na to, tych 3 posiłków. I pierwszą rzeczą, którą warto idąc do takiej restauracji zrobić, to zrozumieć, czy w menu jest coś sensownego, czyli niekoniecznie wybierać restauracje fast foodowe, gdzie wiemy z góry, że
po pierwsze jakość tego posiłku nie będzie optymalna, a po drugie, że kaloryczność, energetyczność będzie dużo wyższa niż byśmy normalnie zjedli. Nie mówię, że nigdy nie można wybierać takiego rozwiązania, bo wszystko jest dla ludzi, ale jeżeli chcemy regularnie jadać w restauracjach, to warto mieć takie pozycje, gdzie wiemy, że to jest zbliżony posiłek do tego, co normalnie jemy. Kilka takich trików, jeżeli pracuję z ludźmi, to i na przykład zdarzają się sytuacje, że ktoś zjada tylko śniadanie, cały dzień jest na spotkaniach i wiemy, że pójdzie i będzie miał drugi posiłek w restauracji, to będzie jego ostatni posiłek w ciągu dnia. To, co w naszej głowie powinno się tworzyć, to tworzy się system tego bilansu energetycznego takiego człowieka i tego, że on będzie wybitnie głodny wieczorem. No ale ma spotkania, no takie jest życie, więc nie ma szans, żeby zjadł w ciągu dnia. Więc to, co można mu doradzić, okej, idziesz albo idzie pani do restauracji, po pierwsze zamówi sobie pani przekąskę w formie zupy albo sałatki, gdzie tą zupę i sałatkę prosi pani z sosem oddzielnie i oliwę, jeżeli jest taka możliwość, oliwę, żeby pani przyniósł kelner. I wtedy taka sałatka staje się naszym takim, powiedzmy, zapychaczem przed głównym daniem. Do tego wszystkiego zawsze jest możliwość, w większości restauracji jest już możliwość poproszenia o po prostu przygotowanie czy ryby, czy mięsa w formie grillowej i podanie też wszelkiego rodzaju sosów dodania obok. To daje nam szansę przynajmniej zniwelowania dodatkowych, powiedzmy, dodatkowej kaloryczności sosu do sałatki o 200-300 kilokalorii. Dodatkowego sosu do albo dodatkowego oleju, na którym zrobione by było mięso, 150-200 kilokalorii. I takim sposobem jesteśmy w stanie z posiłku w restauracji zrobić praktycznie normalny posiłek bez czasu na przygotowywanie, smaczny, ktoś nam poda, usiądziemy z kimś, spędzimy super czas i przede wszystkim zakończymy ten posiłek bez wyrzutów sumienia i bez poczucia, że okej, no to już nie jestem na diecie. No to co teraz? No dobra, no to sobie jeszcze odpuszczę dwa kolejne dni, odpuszczę sobie weekend i zacznę od poniedziałku. Bo takie właśnie myślenie doprowadza nas do tego, że nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca nawet przez kilka lat. Okej, okay. I na koniec jeszcze chciałbym poruszyć takie dwa może być nie tyle co diety, nawet style życia. Jeden to jest wege. Powiedz mi, co byś powiedziała osobom wykluczającym mięso i produkty odzwierzęce w swojej diety? Jakie są takie podstawowe błędy, albo czego w takiej diecie brakuje? Bo często się twierdzi, na przykład niektórzy twierdzą, nie wiem, czy to jest prawda, że na przykład taka dieta nie może być dobrze zbilansowana, albo jest ją trudno zbilansować. Szczerze, wiesz co bym powiedziała? Przyjdź do Oli ode mnie z zespołu. To jest naprawdę, jeżeli chcesz pozbyć się bardzo dużej części produktów ze swojego żywienia, to automatycznie narażasz się na duże prawdopodobieństwo niedoborów. Rozwieję wszelkie wątpliwości i w przypadku sportowców, i w przypadku osób mniej aktywnych, w cudzysłowie zwykłych. Dieta wegańska może być w 100% zbilansowana. W przypadku sportowców ze względu na podaż błonnika jest to troszkę cięższe do zrobienia, natomiast jest to również realne do zrobienia. Dieta wegetariańska praktycznie nie ma problemu. Okay. Wegańskie dobra, więcej wiadomo. Produktów eliminujemy, okay. Ale to, co Ci powiedziałam już wcześniej, trzeba zwrócić uwagę na wapń, trzeba zwrócić uwagę na żelazo, trzeba zwrócić uwagę na B12, na kwasy omega-3 i tak dalej, więc warto, jeżeli decydujesz się na taki krok, to warto po prostu nauczyć się żywić w takim systemie, poświęcić miesiąc, dwa, trzy, żeby się doedukować i żeby sobie nie robić tym krzywdy. Czyli z jednej strony cieszysz się tym, co jesz, a z drugiej strony jesteś pewny, że to jest odżywcze dla twojego organizmu długofalowo. Okej, okay, a to z zupełnie z przeciwnej strony keto mamy, tak? I tutaj chyba są osoby, mam takie wrażenie oglądając YouTube'a, że to jest chyba jedyny sposób na zostanie człowiekiem sukcesu w ostatnim czasie, kurczę. Chociaż powiem Ci, że ja na przykład ograniczając węglowodany rano na przykład, mam wrażenie, że się czuję lepiej. Takie jest moje wrażenie. Przynajmniej w tych, wiem, że jesteś chyba ostatnio zwolennikiem jednak diet mocno węglowodanowych, wysoko węglowodanowych często. Ale mi na przykład nie lubię aż tak mięsa, żeby być na keto cały czas. Dla mnie to byłoby to zażynanie się dla mnie, po prostu jedzenie mięsa cały czas. Ale na przykład śniadania typowo białkowo-tłuszczowe na przykład na mnie mam wrażenie, że dobrze działały, tak? Że miałem ten poranek taki fajny. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Pewnie, mogę bardzo dużo na ten temat powiedzieć. Śledząc mnie na Instagramie,
to zobaczy, że pracuję głównie ze sportowcami i w większości przypadków żywienie, raczej biorąc pod uwagę periodyzację węglowodanów, będzie żywieniem najbardziej optymalizującym performance, więc ja na keto nie kojarzę sportowca, z którym bym obecnie pracowała, więc może dlatego. Natomiast jak najbardziej, jeżeli śniadanie białkowo-tłuszczowe Ci odpowiada, daje Ci dłuższe uczucie sytości, jest też odpowiada Twoim preferencjom smakowym, to to nie jest rozwiązanie, które bym odrzuciła i które uważam, że śniadanie musi zawierać chleb albo płatki owsiane, albo jakąś ogromną ilość błonnika i tak dalej. Tym bardziej, że w białkowo-tłuszczowym śniadaniu też możesz mieć błonnik z warzyw, więc to jest do zrobienia. Michał, to, czy się żywisz wyżej węglowodanowo, czy się żywisz wyżej tłuszczowo, musi być do Ciebie dopasowane i też do Twoich preferencji żywieniowych, natomiast również brać pod uwagę to, czy jesteś w stanie to zbilansować, jak chodzi o mikroelementy. Sam boom na keto, tak w ogóle wydaje mi się, że on już mija, bo bierze się z kilku, nie wiem kogo śledzisz na tym YouTube, ale z mojej perspektywy bierze się od kilku celebrytów, którzy całkowicie, przechodząc często z całkowicie śmieciowego żywienia, wiele takich pozytywnych aspektów zmiany swojego żywienia, gdzie zrezygnowali z przetworzonego jedzenia, z alkoholu i z wielu innych też używek często, przypisują keto. I okej, jeżeli będą w stanie zwrócić uwagę na to, żeby to keto było przede wszystkim odżywcze, bo przy diecie takiego typu często niedoborowy jest błonnik, często brakuje antyoksydantów, brakuje warzyw, brakuje owoców, bo to jest coś, jeżeli nie siedzimy w tym, to nie wiemy, jak prawidłowo też zbilansować taką dietę. Warto poczytać wtedy o diecie śródziemnomorskiej, czyli bardziej bazującej, diecie również ketogenicznej, ale bardziej bazującej na rybach, na oliwie, na owocach morza, na orzechach, bo to też się zda zbilansować i ona automatycznie będzie wyżej odżywcza. Natomiast czy tylko będąc na keto da się być człowiekiem sukcesu? Znaczy, ja mam takie wrażenie, jakby to może wiąże się z tą energią, nie wiem, kurczę, tak? Nie, ludzie twierdzą, że nie wiem, mają dwa razy więcej tego czasu w ciągu dnia, kurczę, są bardziej aktywni, bardziej, nie wiem, bystrzy, kurczę, nie wiem, różne, ale miałem, powiem Ci, podobne odczucie do Ciebie, miałem takie wrażenie, że jeżeli ktoś zaczyna zwracać uwagę na to, co je, bo musi zwracać uwagę na to, co je, będąc na keto, wiele odpowiednie produkty, automatycznie to jego menu staje się czystsze, tak? Więc to może być właśnie między innymi tak, jak mówisz, bo po prostu zwracają uwagę wreszcie na to, co jedzą też, tak? Jasne, no tak samo jest z paleo, no automatycznie zaczynasz jeść mniej przetworzone produkty, zaczynasz wybierać lepszej jakości ryby, zaczynasz gdzieś tam się pojawiać orzechy i tak dalej. Ale wiesz co, tak, może faktycznie mniej czasu schodzić na przygotowywanie posiłków, no bo nie ma takiego urozmaicenia, plus bycie na diecie ketogennej też da Ci większe uczucie sytości i komfortu między posiłkami, więc to jest realne, to jest możliwe. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która kocha pizzę i kocha spaghetti, no to musisz i kocha jakieś inne źródła, które tutaj przy systemie żywienia są praktycznie całkowicie eliminowane, to sobie musisz zadać pytanie, Michał, czy to jest system żywienia, który Ci długofalowo będzie odpowiadał. Jeżeli tak, to po prostu się naucz, jak bilansować prawidłowo posiłki, jak uzupełnić wszystkie mikra. I jak najbardziej. Można spróbować nawet, nie wiem, pół roku. Tylko no pytanie, czy celem jest tylko i wyłącznie to, żeby na przykład łatwiej zredukować tkankę tłuszczową. Jeżeli tak, to nie jest wyznacznik sukcesu, czy jesteś na keto, paleo, czy na diecie wegańskiej. Dobra, a powiedz mi na przykład, jeżeli takie uczucie na przykład senności po posiłkach wysokowęglowodanowych, to jest jakieś zaburzenie, czy to jest normalne? Skąd jakby to się może brać. Bo na przykład ja miałem nieraz, tak, na przykład jadłem sobie na przykład w restauracji, nie wiem, taki na przykład obiad, nie wiem, dużo kaszy, taki naprawdę solidny i mi się od razu tam chciało, nie wiem, już nie skończyłem go jeść, a już mi tak, kurczę, głowa odpływała, tak? To znaczy tutaj może być wiele czynników i też warto zwrócić uwagę na to, jaka była objętość ogólnie tego posiłku, bo to nie tylko chodzi o kaszę, ale też często to jest duża ilość tłuszczu, węglowodanów, jeżeli na przykład ludzie mają dwa takie główne posiłki i te posiłki są
ogólnie bardzo duże, gęste energetycznie, zawierają dużo tłuszczu, dużo węglowodanów, no to też ta odpowiedź glikemiczna po takim posiłku będzie nieadekwatna, będzie wysoka i może to w efekcie prowadzić do takiego znużenia, bym bardziej powiedziała. I też do tego właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do takiego podjadania, czyli do tego, że okej, za chwilę tutaj nie wiesz, czy się robisz głodny, robisz się głodny, coś tam dodatkowo spożyjesz i to jest troszeczkę takie błędne koło. Żeby tego uniknąć, można tego uniknąć i na diecie, która zawiera węglowodany, natomiast warto zwrócić uwagę na to, jak komponujesz taki posiłek, czyli żeby on był o niższym ładunku glikemicznym, żeby znajdowała się odpowiednia ilość błonnika, żeby te produkty zbożowe były pełnoziarniste, czyli niekoniecznie mamy produkty, które bardzo szybko podniosą poziom cukru we krwi, ale nie jest jedynym rozwiązaniem wyeliminować węglowodany ze swojego żywienia w takim przypadku. Okej, Aga, dużo mi wytłumaczyłaś, dużo się dowiedziałem, ale powiedz mi w takim razie, jeżeli nasi widzowie chcieliby jeszcze więcej takiej wiedzy, gdzie cię można znaleźć? W Krakowie, tak? W Parku Logana tak, to znaczy aktualnie. Tak. Chyba jest zamknięty, czy otwarty już jest park? Park Jordana jest już otwarty. My wracamy do przyjmowania w gabinetach, to znaczy pracujemy cały czas online i pracujemy, powiedziałabym, więcej niż pracowaliśmy nawet przed tą całą kwarantanną i całym zmianą w naszych życiach. Znaleźć nas można online na becomplete.pl. Dosyć dużo piszemy na blogu, jesteśmy aktywni na mediach socjalnych. Na moim kanale instagramowym Agnieszka Kułaga, więcej dietetyki sportowej, natomiast na BeComplete ogólnie dietetyki i takich właśnie, jeżeli ktoś potrzebuje zredukować, dużo takich tipów żywieniowych, to o czym mówiłeś. No i gabinety mamy stacjonarne w Tarnowie oraz w Krakowie, a pracujemy z ludźmi z całego świata, więc zapraszamy też do współpracy online. Można się z nami kontaktować telefonicznie albo przez formularz kontaktowy na mailu, albo też w sklepach Ekograma, nasze wizytówki są takie. Okej, czyli nie ma żadnych ograniczeń, aktualnie działacie też online, także gdziekolwiek nas oglądacie, możecie się skontaktować z Agą. Bardzo, Aga, Ci dziękuję, że znalazłaś chwilę. Dzięki, Michał, myślę, że ja nie wiem, ile nam zeszło, ale chyba z godzinę rozmawialiśmy, ale bardzo, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Ja nadal pozostaję fanką jednak spotykania się face to face i mam nadzieję, że do tego wrócimy, ale świetnie, że udało nam się znaleźć czas i spotkać się tutaj w strefie wirtualnej. Okej, to następny odcinek nagramy już typowo face to face. Dzięki, Aga, w takim razie. Cześć. Dzięki, Cieszyna. Cześć. Cześć wszystkim.